Zaczynamy od tylnej strony. Z tyłu mamy kotki, obrabowanie różowo. Na różowo z boku mam dużo wstążek, dużo koronek, koralików, troszkę bling-bling też musi być. Tak trochę gypsy chciałam mieć. To jest mój. A pokazuję Wam dlatego od tylnej strony, ponieważ przednia strona jest odpowiedzią na to, co zrobić, jeżeli robię pracę i przestanie mi się podobać. Wtedy po prostu bierze się białe gesso, zamalowuje się wszystko i robi się od początku. Tamta strona, którą widzieliście na filmie, ja specjalnie to właśnie zostawiłam, żeby pokazać, że to jest normalne, że kiedyś może się w czasie pracy się stwierdza, że to nie jest to, co się chciało i po prostu można to w mix mediach zawsze można zmienić. Tak jak widzicie, napis jest całkiem inny. Inny napis i inaczej zrobiony, ponieważ tamten mi był taki za bardzo dominujący, za dużo tego mi było i mi zależało na tej dziewczynce, ona się zgubiła. No i mam inną mantrę na ten rok. To po prostu tamto mi było za bardzo czarno-białe. To nie są moje kolory. Tutaj bardziej pasuje. Do tego jeszcze dorobiłam w środku kalendarza. Okleiłam tutaj papierem. Oczywiście trochę bling-bling muszę też mieć. Ale tak ogólnie obramowanie jest różowe. Tu jest trochę ciemniejsza ta strona, trochę więcej jest czarnego. Ale tutaj mi się bardziej podoba. Ja lubię takie popaćkane, napaćkane po prostu, namaziane. Mam nadzieję, że Wam się ta strona też podoba. I zapraszam do następnego razu. Pa, pa!